Taki skuter osiąga nawet 80 km na godzinę. A nie przypadkiem węzłów, kapitanie? Tak. Węzłów. Zostaje Neptun, którego już znamy, więc to koniec wycieczki. A ciebie gdzie wcięło, Cridlington? Przepraszam, kapitanie. Miałem, że tak powiem, związane ręce. O, losie. Zaczyna chyba troszkę wiać. Myślisz, że Mike sam da radę? Proponowałem, ale nie chciał pomocy. Hop, hej, gdzie mi uciekasz? Aha, mam cię. O nie, chyba coś nacisnąłem. Boję się! Przestańcie tak strzelać! Mamo, patrz, szybko! Sztuczne ognie! Co ty opowiadasz o tej porze? A jednak! O nie, sztuczne ognie to pół biedy! Słuchajcie, pali się cała platforma! O, kotek, to ja dzwonię po sama! Mike Flat uwięziony na morzu na płonącej platformie? Mike Flat uwięziony na morzu na płonącej platformie! Ben, popłyniesz Tytanem, dobra? Elvis, Penny, będziecie obsługiwać armatki wodne. Ja wezmę Juno. Koniec tego, skacze! Ben, jestem przy platformie! Słuchaj, nigdzie nie widzę Majka! Może wskoczył do wody, sprawdź to! Może i tak, rozejrzę się! A ja się zajmę platformą! Penny, Elvis, zgasicie ten pożar? Zobaczmy, czy działa. Na pomoc! Widzę cię, już płynę! Dzięki ci! Spokojnie, już po wszystkim. Dobra robota, Ben! Czy to sygnały dymne? Aha, czyli coś się stało. Pewnie harcerze wpadli w jakieś tarapaty. Dobra, dzwonię po strażaka sama. Jak dobrze, nie ma sama. Mogę spokojnie dokończyć swoją mowę. Słuchajcie, Ben pisze, że coś się dzieje na wyspie. Penny, bierz Neptuna, pójdź na wyspę i sprawdź, czy nikomu nic się nie stało. Tak jest, Sam. Cały dymny, no, James, jestem pod wrażeniem. Prawdziwy z ciebie odkrywca. Kto wie, może zanim przypłyną, zdążymy jeszcze zjeść po kiełbasce. Ale to ja jestem prawdziwym odkrywcą i zaraz wam to udowodnię. Puszczę takie dymne sygnały, że jeszcze padniecie. Nie, Norman, nie! Trzeba uciekać nad wodę, o! A, tak. Oczywiście, masz rację. Kochani, zakładamy kapoki. Biegiem! Dobra, mam was. Pali się pożar! O, nie! Jak nic, przyda się wsparcie. Słuchaj, Sam, to tak. Sprawdź może co z herbatką, a ja tu sobie grzecznie postoję. Aha, Penny pisze. Na wyspie płonie las. Oj, niedobrze, bardzo niedobrze. Elvis, szykuj się, bierzemy Tytana! O,
A co z tym pożarem? Ej, patrzcie, patrzcie! O rany, to przecież sam! Penny, bierz Neptuna i płyń po łódkę! Dobra, zaczynamy! Elvis gotowy? Zawsze i wszędzie! Ben, płyń jak najbliżej brzegu, tylko dość szybko! Hej, coś się dzieje! Przepraszam. Steel, Garrett, Sara i James popłynęli w dół rzeki i nie wrócili. Patrzcie, robi się ciemno. Dobra, Elvis, bierzemy Saturna. Słuchajcie, ja już dłużej, dużo dłużej nie wytrzymam! O nie, spadniemy, spadniemy z wodospadu! Garrett, spróbuję złapać za gałąź, może uda nam się zatrzymać łódkę! Dobra, pomogę ci! Gotowy? Teraz! Wszystko będzie dobrze, Norris! Trzymam cię! Tak szczerze, to ja nie wiem, czy długo wytrzymam! Stąd wypłynęli w dół rzeki! Dobra, Penny, ustaw współrzędne i wyślij Saturna. Jak tylko wykryje kapitana i pozostałych, da nam znać. Elvis, zostawiam ci GPS-a. Będziesz mnie pilotował. Jasne, nie ma sprawy. Musi się pośpieszyć. Sam, odbiór? Łódź kapitana jest na samej krawędzi wodospadu. Musisz jechać jakieś 200 metrów na północ, tylko szybko. Dzięki, robi się. Słuchajcie, zaraz się urwie. Jak sam! Garrett, łap linę, przywiążesz koniec do łódki. Uwaga, rzucam. Ściągnąć Saturna. Już po strachu. Ale fajnie, że mogliśmy pomóc Elvisowi i Penny z tym sonarem. Czyżby sonar był ciekawszy niż giga marchewki? No, ty sam 100 razy! Dzień dobry, kochani. Nie widzieliście gdzieś Charlie'ego i Bronwyn? Mieli być w kawiarni. Oj, dziwne. Powinni wrócić już dawno temu. Garrett, zajmij się proszę dzieciakami. Ja lecę po pomoc. Charlie, Bronwyn i Ben zaginęli na morzu. Charlie, Bronwyn i Ben zaginęli na morzu? Przyda się helikopter. Elvis, dzwoń do Toma Thomasa. Już się robi. Tom się zgłasza. Charlie, Bronwyn i Ben zaginęli na morzu. Przyjąłem, lecę. Ja wezmę Juno, wy wskakujcie do Neptuna. Myślę, że nowy sonar może nam się przydać.
Kiedy mórz groznasz już, wróć do Pontypandi. Wróć tam, gdzie twe miejsce, gdzie spokój i dom. Patrzcie, błądzisz. Tam są! Co? Gwiazdy, co nam drogę oświetlą. Hej! Tu jesteśmy! Hop, hop. Tom! Tom, jak u ciebie? Widzisz ich? Nie, na razie nic, przykro mi. Penny, jak sytuacja? Macie łódkę Charlie'ego na sonarze? Nie, nie mamy. Boję się, że jest za mała, wiesz? Ale wieloryb to co innego. Już ja znam swojego brata, dobrze wiem, gdzie popłynął. Założę się, że tam, gdzie wieloryb, tam i on. Dobra, Sam, namierzamy wieloryba. Na razie nic nie widać. Czekaj, jest jakiś kształt. Tak, wygląda jak wieloryb. 4 stopnie na południe. Halo, Tom, słyszałeś? Pewnie, lecę. Słuchajcie, mam wieloryba. Myślę, że jestem blisko. Nikomu nic się nie stało? Nic a nic! Trochę mokro i zimno, ale jesteśmy cali! No to już, chodźcie, zapraszam na Neptuna! Ale jak? Przecież Mike jest dorosły, dorośli nie mogą się ścigać! Regulamin mówi, że nie ma żadnego regulaminu. To co, wszyscy gotowi? Halo! Halo, zmieszczę się jeszcze! O losie, a to co? Moi drodzy, oto rakietowy odrzut 2000! W takim razie ja biorę swoją flagę na metę! Błagam, żeby nic nie wybuchło! 3, 2, 1! Błagam, żeby nic nie wybuchło! I zapłon! Z drogi pierogi! Odrzut jedzie! Tak nie można! Ja się nie zgadzam! Szybko. Skręcaj! Skręcaj! A gdzie tata? Pędzi prosto do morza. Au, 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 oj, oj. Czy mi się wydaje, czy spadł? Masz rację, poleciał do wody. Jak fajnie, że nie ja tym razem. Słuchajcie, dzwonię po strażaka sama. Joe Sparks pędzi po wodzie gokartem z odrzutowym silnikiem? Co? Dobra, biorę Juno. Wskakujecie do Neptuna. Może mi się przydać wsparcie. Czuję to! Narysuję piłce twarz i będę musiał z nią rozmawiać już do końca życia! Poluzowały. Norman, prosiłem cię, żebyś porządnie przykręcił te śruby. Przykręciłeś? Jasne, oczywiście, że... Ojej, ojejku. Tato! Musimy jakoś rozłożyć ciężar.
Norman, zostań tu, gdzie stoisz, dobrze? Bo inaczej spadniemy. Ale czemu? Derek, weź się ze mną zamień. Ty byłeś pierwszy na górze. Nie, nieprawda. Ty byłeś pierwszy. Nie próbuj na mnie zwalać. Przestańcie się wreszcie kłócić i niech nikt się nie rusza, bo będzie po nas definitywnie. Chyba nie lubię już domków na drzewie. Ja się boję. Co robimy? Jedna rzecz tylko przychodzi mi do głowy. Na pomoc! Ojej, co jest? Co tak szczekasz, piesku? Co? Czy ja dobrze słyszę? Na pomoc? Co jest? Co się dzieje? Podpory się poluzowały. Jeśli się ruszymy, jak się ruszymy, domek się zawali. Trzymajcie się, lecę po strażaka sama. Mike, Trevor i harcerze utknęli na drzewie? O! Mike, Trevor i harcerze utknęli w domku na drzewie. Domek może się zawalić w każdej chwili. Dobra, do roboty. Tom, dzięki za ćwiczenia. Coś czuję, że to jeszcze nie koniec tyrolkowania na dziś. Tam są, szybko! Wujku, ściągnij nas stąd! Penny, ja trzymam, ty przykręcaj śruby tak mocno, jak się da. Gotowe, możesz działać. I już, kochani, jesteście bezpieczni. Mandy, ja już naprawdę nie mam siły. No, przysięgam ci, zaraz mi odpadną ręce. Cicho, nie gadaj mi teraz. Widziałeś? To wcale nie był żółw, tylko jakaś zwykła deska. Mandy, ja chcę do domu. Zaczynam się bać tych fal. O, no dobra, niech ci będzie. Przez ciebie już nigdy nie zobaczę prawdziwego żółwia. To w którą stronę płyniemy? W tamtą. Norman, w tamtą masz płynąć. Staram się. Mandy, naprawdę się staram, ale te fale nas strasznie znoszą. O rany, ale my zaraz wpadniemy na skały. Skały! Norman, co my teraz zrobimy? No proszę, płynie sobie wzdłuż wybrzeża. Tak. Widać, wielkie fale nie robią mu różnicy. Chwila, chwila. Widzieliście to? O rany, to chyba łódź. A w łodzi Norman i Mandy. Zaraz rozbiją się o skały. Tylko gdzie? Wzdłuż wybrzeża są całe masy skał. Patrzcie, są pod samą latarnią. Norman i Mandy sami na morzu w łodzi. Płyną prosto na skały w pobliżu latarni. Przyjąłem. Spokojnie, już lecę. Boję się, że nas też zniesie na skały. Dobra, zostań, gdzie jesteś. Tom, gotowy? Pewnie, jak zawsze. No to hop, lecimy. Ratunku, tutaj! Mam cię. Dobra, Tom, z powrotem na Neptuna. No ej, a ja to co? Spokojnie, nie bój się, wrócę po ciebie. Yeah.
jesteście bezpieczni. Ostrożnie. No nareszcie. Moja pyszniutka, słodziutka herbata. Norman Price zgubił się na wyspie Pontypandy. Penny, odbiór. Uwaga, mamy alarm. Wracaj szybko Neptunem do centrum ratownictwa. Spotkamy się na miejscu. Odbiór. Już się robi sam. Sam, odbiór. Jestem w centrum, czekam na was. Zaraz będziemy. Przecież ja się zaraz utopię. Zaczynamy tracić widoczność. Miejmy nadzieję, że Saturn ma lepszy wzrok. Widać coś? Saturn, pomóż! Sam, chyba coś mam. Słuchajcie, Saturn znalazł Normana na dzikiej plaży. O, trzymajcie się! Jesteśmy, nic się nie bój! Zaraz do ciebie przyjdę! Szybciej, Sam, błagam! Już, tylko spokojnie. Trzymam cię. Penny, Elvis, wciągajcie nas! Kapitanie, odbiór! Proszę dzwonić do Delis. Norman jest cały i zdrowy. Co takiego? Sara i Lily zgubiły się gdzieś w górach? Sara i Lily zgubiły się gdzieś w górach! Kapitanie, ja pojadę. Proszę wezwać Toma Tomasa. Już się robi sam. Się fatalnie zgubiły, akurat na najgorszej półce. Podczepię się pod wyciągarkę. Wujku, pomóż nam! Tom, nie dałbyś rady trochę bliżej? Nie, nie ma mowy. I tak już jestem za blisko. Dziewczyny, słuchajcie! Musicie przejść w jakieś bezpieczne miejsce! Owieczko! Co jest? Co ta owca wyprawia?
Popatrz, ona wam pokazuje drogę. Jeśli dacie radę tam przejść, będę miał większe pole manewru. Chodź za owieczką! Dziękujemy, owieczko! Mam cię, maluchu! Nie bój się, Sara, zaraz po ciebie wrócę! Trzymaj się, Lili! Oh. Dobra, Sara, szykuj się! Sam słyszysz? Wysadzę cię na szczycie, zgoda? Nie, nie, nie trzeba. Chętnie się przespaceruję. Ha! Teraz, kiedy on myśli, że jestem psem, pokażę mu, że kąpiele to najcudowniejsza rzecz pod słońcem. Dobra, to tak powolutku wyjdę sobie z wody, a nasz słodki radar natychmiast wskoczy. Radar, stój! Wracaj! Dobra. Czuję się jakoś tak trochę niezręcznie. Runda trzecia. Bieg na 100 metrów z właścicielem. Zwycięzca, otrzymasz 20 punktów. Gotowi? Do biegu? Start! I wystartowali, proszę państwa! Mandy wysuwa się na prowadzenie. Zaraz za nią Sara i Tygrys. Na miejscu trzecim Norman i Wełniak, który urządził sobie przerwę na lunch. Oj, weź, Wełniak! A na szarym końcu Norris, który choć nie nadąża, robi co może. Kurczę, maluch przecież mógłby biec 100 razy szybciej bez tej całej smyczy. Maluch, słuchaj, jeśli cię teraz puszczę, obiecujesz, że nie uciekniesz? Może być, wierzę ci. Pędź, maluch, pędź! Maluch, nie! Obiecałeś! Zatrzasnęły się od środka. W takim razie dzwonimy po Sama. Pożar w kawiarence Udylis. Maluch i Tygrys zatrzasnęli się w środku. Normy. Doskonale! A jak tam się mają nasze wielkie gwiazdy? I wtedy po twojej kwestii wchodzę ja i mówię... O, kapitanie, niech pan patrzy. Może kiedy indziej nie słyszysz, mamy alarm. Że co? Norman i Hanna wpadli do morza w makiecie pirackiego statku? Norman i Hanna wpadli do morza w makiecie pirackiego statku! Jesteś nam potrzebny na nabrzeżu. Tak jest, już lecę. Spokojnie, nie panikuj. W końcu to statek. Nic nam się nie stanie. Norman, to nie jest prawdziwy statek. To tylko makieta. Ale... na pomoc, toniemy! O nie... Hanna, przecież ty nie umiesz pływać. A niby
czemu nie umiem? Zdobyłam odznakę wzorowego pływaka. Pływam 100 razy lepiej niż ty. Gotowy, możemy lecieć! Ratunku, sam pomóż! Pomóż! Już, już, uspokój się, już cię mam! Mój wózek! Wózek został! Ostatek miał być na przedstawienie. Fatalnie, ale narozrabialiśmy. Penny? Dobra, możemy wyciągać.